Nagrywaj, okej. Okay. Ja większość rzeczy, które mówię i robię na edukacji, które są i tak dostępne za darmo, nagrywam i umieszczam w internecie, zresztą wam postaram się pokazać takie rzeczy. Dobrze. Witam serdecznie, nazywam się Adam Jurkiewicz, jestem członkiem takiej grupy na jednym z portali społecznościowych dostępnych w naszej sieci. Nazywa się ta grupa SuperBenszyP. No i miło mi, że przyszliście, bo chcę wam opowiedzieć i właściwie to pogadać z wami o czymś takim jak hakerstwo. Tak? To jest coś, co wszystkim się źle kojarzy, wobec czego zacznę od tego i to opowiem czemu wobec i chciałbym, żeby wszyscy to sobie dobrze zapamiętali. Haker to jest ktoś, kto ma głęboką wiedzę techniczną i jest chętny dzielić się nią z innymi. Chce się dzielić z innymi i robi to, bardzo często robi to bezpłatnie, dla samej idei. I to jest kiedyś dawny haker. To jesteście wy nauczyciele tak naprawdę, chociaż no, nie za darmo się dzielicie swoją wiedzą, tylko otrzymujecie z tego tytułu wynagrodzenie. Ale mam nadzieję, że lubicie się dzielić swoją wiedzą, ja lubię. W związku z powyższym chciałem z wami się tą swoją wiedzą podzielić. I teraz słuchajcie, to jest sobie przygotowałem. Przygotowałem sobie na dzień dzisiejszy płytki. Każdy z was dostaje ode mnie po sztuce płytki i mam prośbę. Spróbujemy zhakować te komputery, które są tutaj. Bo jak znam życie, to jak powłączamy przycisk power, to się uruchomi system Microsoft Windows. Bo tak w większości szkół jest. Mam pytanie, kto z was nie ma Windowsa w szkole? Nie ma takiego. Każdy ma. Każdy ma. Dobra. Kto z was korzysta z Windowsa na swoim komputerze, który ma prywatnie? Ja nie. Ja korzystam też z drugiego. Z drugiego, okej. Okay. To teraz słuchajcie. Tak jak powiedziałem na początku, że czasami muszę się włamywać do komputerów, żeby cokolwiek gdzieś pokazać, to będzie podobnie tutaj, bo jak znam życie, jeśli włączycie te komputery i wrzucicie tam płytki, to one i tak wystartują z normalnego systemu. Trzeba zabutować płytki. Ale trzeba zabutować CD. To jest ta pierwsza wiedza hakerska, taka głęboka techniczna. Trzeba wiedzieć, co to jest BIOS w komputerze, trzeba umieć w niego wejść. Więc słuchajcie, spróbujcie stryknąć. Można, można. Zapraszam. Gdzie jest do jakiegoś komputera? Może być tutaj. Może być tutaj. W ogóle mam takie pytanie, czy moglibyśmy kupić sobie komputer? Będzie łatwiej, ja jestem Adam. Koleżanka ma tutaj prezent. Słuchajcie, monitor jest po prawej strony, a po lewej stronie jest jednostka centralna. Bo widzę od tej strony, jak się ściana zaczyna. Tam jest odwrotnie. Od lewej jest jednostka, znaczy jest tak samo. Po lewej jednostka. Tak, po lewej jednostka. Tak pięknie się Windows 8 uruchomiły. Pięknie. Super. No to włącz, spróbuj włączyć. Zobaczymy, czy zdążysz włożyć płytę. Od razu proponuję momentalnie reset ten taki sprzętowy. Poniżej powera on się znajduje. I do BIOS-u. Tak. Jak jest login? Ale zaraz, ale wie pan co? Nie ma problemu, ponieważ tak będzie przecież. Kurczę, ale nie, zaraz przerzuciłem. Już zabotowałem go. Coś. Klawisz na klawiaturze i teraz szybko na pewno trzeba będzie wybiegł. Spokojnie, spokojnie. Ktoś przyszedł komuś płytkę? Proszę bardzo. Ciach. Pakujemy system, wchodzimy do BIOS-u i przestawiamy go, żeby wystartował z zapędnicy. Tak, macie szczęście, że tutaj do BIOS-u można wejść. 12. Żeby rozkręcić wszystkie odbudowy, wyjąć bateryjki z BIOS-u, poczekać, ponieważ administrator nie chciał udostępnić. Pierwszą bierzemy od iPhone'a.
Tak, i nie trzeba by tak ruszyć. F12 trzeba wcześniej. F12 na teraz. Ale płytka już w środku musi być. Tak, tak, musi być. Ale słabo czyta coś jakoś tak. Bioser tam to nie jest w 9, tutaj u mnie? Nie jest w 9. Nie, na 12. No i teraz jest jeszcze go potwierdzić, tak? Nie, już powinien być teraz. Bo tak troszeczkę trzeba poczekać. Czyli pierwsze urządzenie futujące. SRU desk. Fajna programa jest, wiesz. No bo Joser jest, tak. Joser jest, gdzie się no jak się ma, to się ma, jak na przykład nowy komputer. Trzeba zastanowić, czy płacić, czy płacić, kiedy na przykład ta szkoła nie ma tego pieniędzy. Sam ciekawy jestem, jak to będzie. Wszystko zależy. Fajne. Bo to zależy, co komu się mają na tym rynku. Ja tutaj nie wiem, więc nawet się nie zastanawiam, tylko po prostu mówię, żeby wejść do biosu i to zmienić. Gorzej, jeżeli będzie hasło do biosu. Wtedy ślubokręcik, tak, mam ze sobą naczelki wypadek, no ten wyciągamy bateryjkę, 20 sekund przynajmniej, żeby skondensator zeszło na zdjęcie, albo z folka. Aczkolwiek ja jestem za wyciąganiem bateryjki w czasie bardziej, gdzie jest folka. Otóż tutaj jest, wie pan, nawet ten F12 wraża i jest możliwość błotu, żeby blokować. Że Linux nie gryzie. Słuchajcie, to co widzicie przed sobą, to jest Linux. To jest taki magiczny system operacyjny, o którym mawia się niejednokrotnie, że jest bardzo trudny, że jest zawiły, że nikt go nie potrafi obsługiwać i tak dalej. Ale ja chciałbym zadać ten układ. Dlatego właśnie chcę podzielić się swoją techniczną wiedzą, którą mam na temat tego systemu operacyjnego z wami. Kolega, który przyszedł, musi sobie usiąść przy jakimś komputerze. Nie ma, niestety nie mam więcej komputerów. I chcę wam parę rzeczy pokazać. Generalnie chciałbym, żebyście zobaczyli, że to nie gryzie. To jest dla mnie ta najważniejsza rzecz. Dobra, słuchajcie, ja zaraz już przerzucę tutaj ciak na zwykły głównik. Jak widzicie, to co ja używam jest prawie takie same jak wasze. No, ja generalnie też tego używam. Słuchajcie, możecie sobie spróbować myszką na przykład najechać, nie wiem, jakbym powiedział, spróbujcie uruchomić edytor tekstu, tak? O, co mówi podstawa programowa, kto mi powie, kto uczy informatyki? Prawie każdy. Prawie każdy, nie, no ja nie uczę informatyki, więc się pytam.
co mówi podstawa programowa, że czego uczymy dzieci? Edytora tekstu. Dobrze. I uczymy ich systemu operacyjnego, tak? Czyli na każdym systemie operacyjnym każdy edytor tekstu dziecko powinno znać. To mówi podstawa programowa. Proszę bardzo, macie przed sobą system operacyjny, znajdźcie i uruchomcie edytor tekstu. Nie ma Excela. Nie ma Excela. No super. Gratulacje dla wszystkich, słuchajcie, dla wszystkich, którzy się udało uruchomić. Tak? Teraz pomyślcie sobie, najprawdopodobniej jest to pierwszy program, który udało wam się w Linuxie uruchomić. Nie? Nie. Pierwszy? Nie. Jak nie, to szkoda, bo najbardziej się cieszę ludzie z tych, którym się to po raz pierwszy udało. W ogóle? W nauczaniu też jest to decyzja. Tak, no ja... Tak, słuchajcie, no ja powiem wam tak, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, proszę. O, tu to mam. Pan, dobrze. Ja sobie tak lubię oglądać różnego rodzaju, co by teraz uszkodzona. Dobra, może być, że jest uszkodzona, to tylko wypalarka. Ja sobie mam takie książki różne, specjalnie nie będę nagrywał, nie będę robił reklamy, ani antyreklamy. Ale tutaj oczywiście uczymy się tylko o produktach wiadomej firmy. Jedynie słuszne. Jedynie słuszne i tak dalej. Tak? Okej. Okay. Natomiast ja chcę pokazać, że można coś inaczej. I chciałem wam powiedzieć, że główną ideą tego wszystkiego jest to, żeby dzielić się wiedzą. Tak jak kiedyś właśnie hakerzy dzielili się wiedzą, tak cały ten system i całe to oprogramowanie jest podszyte tym, żeby się dzielić wiedzą. Że każdy może coś tutaj dołożyć do tego. Jest, na przykład mam kolegę, który w tej chwili już skończył tłumaczyć z języka angielskiego na język polski jeden z programów, który był fajny, tyle tylko, jest nadal fajny, bo cały czas istnieje, to jest system, który nazywa się Strut. To jest system do prezentacji przez strony www. Podobny do Prezi, tyle tylko, że wolny, otwarty i darmowy. I każda szkoła może mieć własny taki serwer z takim oprogramowaniem. Tyle tylko, że oczywiście to oprogramowanie tylko po angielsku. I parę osób mi mówiło, słuchaj, to jest fajne tego, ale po angielsku. I ja mówię, no dobrze, no, potrzeba ludzi dobrej woli, którzy będą chcieli to usiąść przetłumaczyć. To wolne i otwarte oprogramowanie, zatem każdy może wziąć kod źródłowy, on jest jawny, może zmienić trudne słowa file, print, open na plik wydrukuj, otwórz i udostępnić je dalej innym ludziom. Każdy kolejny może już z tego skorzystać. Mój kolega to zrobił, wziął sobie kilku chłopaczków, bo jest nauczycielem angielskiego. No, zadał im zadanie domowe, zamiast pisać o cioci w kapeluszu czerwonym i zielonym berecie, to powiedział, słuchajcie, tutaj jest kod aplikacji, trzeba go po prostu przetłumaczyć, prosta sprawa. I z tego tytułu mamy tak. Chłopcy się nauczyli ciekawych rzeczy. Nauczyciel nie miał problemu z wymyślaniem zadania domowego i wszyscy dalej, już teraz, mogą skorzystać z efektów pracy. To są takie rzeczy. I on jest świetnym hakerem, moim zdaniem, ponieważ zrobił coś, co wymaga wiedzy technicznej, podzielił się tym z innymi i zrobił też to dla innych. Także to są takie rzeczy, które można robić. Ja chciałbym wam pokazać jeszcze kilka ciekawostek, takich już troszkę bardziej technicznych. Mianowicie, bardzo często zdarza się, że ludzie mówią, że nie wiedzą, w jaki sposób tym Linuxem się posługiwać. Bo to w ogóle automatyczne jest, nie wiadomo co i jak i tak dalej. Mam prośbę, spróbujcie zrzucić do paska narzędzi te aplikacje, które macie, tak żebyście zobaczyli pulpit, chyba że już go widzicie. Bo na pulpicie jest taki magiczny klik, który się nazywa instrukcja. I mam prośbę, żebyście na tą instrukcję dwa razy kliknęli
i chwileczkę sobie poczekali, bo to się chwilę uruchamia. 24 strony tekstu ze zrzutami ekranowymi dla każdego, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, w jaki sposób tym się obsługuje. Cała instrukcja na licencji Creative Commons, a więc każdy może z tego korzystać i każdy może rozpowszechniać to dalej. Co więcej, każdy może to modyfikować, na przykład dodawać własne elementy i wytwór swojej pracy również na licencji Creative Commons musi opublikować. A więc to, co przygotowałem, zrobiłem w ten sposób, że każdy może z tego skorzystać, każdy może dołożyć swoją cegiełkę, na przykład stwierdzi, a mi się podoba jeszcze coś, czego tu nie ma. Dobrze, okej, okay. Opiszę to, zrobię to do tej instrukcji, no i muszę znowu dać ją za darmo wszystkim. Każdy kolejny, który będzie chciał coś na tej bazie powiększonej zrobić, okej, okay, może, również musi dać wszystkim innym za darmo wytwór swojej pracy. Tak to działa. Tak działają licencje Creative Commons. Przy tej okazji pokażę Wam taką ciekawą broszurkę, którą ja mam w wersji papierowej, ale ona gdzieś jest tam dostępna w sieci. O, czy chcę publikować swoje prace na licencjach Creative Commons? Koleżanka, która była ze mną na szkoleniu parę dni temu, kojarzy tą broszurkę. Ja chcę Wam pokazać to, dlaczego. Dlatego, że chcę Was zachęcić do tego, aby promować te licencje. Żeby zawsze było wiadome, że jest autor. I że trzeba napisać, że ten autor, to on to zrobił. Ale z drugiej strony, ten autor mówi, nie ma problemu, jeśli moją pracę weźmiecie do czegoś, wykorzystacie dalej. Tylko musicie o tym powiedzieć. Ja pozwalam wszystkim na to, żeby to wydrukować, żeby to zmodyfikować, napisać inaczej i tak dalej, ale powiedzcie, że ja to zrobiłem i dalej dawajcie tak. To te instrukcje, jak korzystać z właściwych licencji, są dostępne oczywiście za darmo na licencji Creative Commons, a więc znowu każdy może ich użyć, dać dalej, może je zmodyfikować i również dalej wynik zmodyfikowanej swojej pracy dawać. Jakby też ja modyfikowało to się do głowy i... Zdarzył się taki przypadek. Zdarzył się ostatni przypadek. No więc było to coś takiego, że w pewnym momencie ktoś sobie pomyślał, no dobra, to my zrobimy specjalnie coś złego i wpuścimy to w świat. Żyło 2 godziny. Tak? 2 godziny żyło, po 2 godzinach natychmiast poszły alerty do wszystkich, którzy tego korzystają. Słuchajcie. Ktoś znalazł specjalny błąd, bo to nie był błąd nieumyślny, tylko po prostu było to specjalnie zrobione, żeby można było się połamywać na serwery osób, które użyją tego oprogramowania. Znajdźcie mi inne oprogramowanie, gdzie w ciągu 2 godzin ktoś wyciągnie to i powiadomi innych. Tutaj działa efekt skali. Skoro na świecie korzysta z tego ileś tam milionów użytkowników w całym świecie, to jest szansa, że w jakiejkolwiek strefie czasowej w danym momencie zdarzy się ktoś, kto będzie pracował, a ktoś inny będzie spał. W związku z powyższym, ci, którzy to zrobili, mieli szansę na to, że załapali się na tą wersję specyficzną. Ludzie z tej części świata, którzy akurat nie spali wtedy, kiedy to było dostępne. Niemniej jednak kilka osób dalej już zobaczyło, że tam jest błąd i powiadomili, ściągnęli to z tego miejsca, z którego można było to pobierać. Było niedostępne, więc natychmiast już było bezpieczne. Po 2 godzinach pojawiły się zabezpieczenia, nowa wersja, informacja o tym, żeby pobierać nową wersję. Tak, to jest taka, jest takie niebezpieczeństwo. Niektóre firmy bronią się przed tym w ten sposób, że mówią, ok, my zamkniemy nasz store i nasze aplikacje dostępne u nas są tymi bezpiecznymi. Tylko tyle, że pomyślcie sobie, czy w tych zamkniętych storach, specjalnie nie będę wymieniał nazwy firm, te aplikacje są aż tak bezpieczne. Dlaczego pojawia się tyle programów antywirusowych, mimo że oni są najbezpieczniejsi, bo przecież jak nikt nie zna kodu źródłowego, to nie ma wirusu, ani nie ma niebezpieczeństw. No jakoś i wirusy są, i niebezpieczeństwa są, mimo zamkniętego kodu. Drugich napędzają jeszcze. Tutaj nie ma wirusów. Nie ma. Nie ma. Bo teraz są... Nie.
na dzień dzisiejszy ich nie ma. Po prostu. Być może pojawią się, jeśli więcej osób zacznie tego korzystać. Słyszałem ostatnio, że pojawił się pierwszy taki trojan, bym go nazwał, bo jest to aplikacja, która potrafi się podszyć w przeglądarce pod coś i wyciągnąć napisane klawisze. Kosztuje $2000 na czarnym rynku, można sobie ją kupić i próbować zachęcić użytkowników, żeby z tego skorzystali. I jeśli skorzystają, to oczywiście będziemy mieli ich dane, które oni wklepują. Tyle tylko, że muszą chcieć jeszcze z tego skorzystać. Ot i tyle. No oczywiście zapewne kiedyś pojawią się strony, które będą dawały treści ciekawe, a podszywały się i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak do tego czasu jeszcze trochę wody upłynie. Zresztą, żeby było śmieszniej, to antywirusy i programy takie zabezpieczające na systemy Linux też istnieją. Nie jest ich wiele, ale są. Ja nawet swego czasu temu napisałem na ten temat artykuł, bo sobie przejrzałem 5, 6, 7, 7 znalazłem takich, które są graficzne, czyli dla zwykłego użytkownika. No i generalnie rzecz biorąc jakoś tam działają, oczywiście nic nie wychwytują, bo nic nie ma jeszcze w tej chwili. One co najwyżej mogą wychwycić wirusy, które są na inne systemy operacyjne, że one istnieją. Na przykład jest plik, który jest zawirusowany. No i tak go nie uruchomię, więc nie ma problemu. Nie potrzebuję, tak naprawdę. Dobra, słuchajcie. Wracając do tego, że wszyscy mówią, że to jest trudne i w ogóle, a w ogóle to co działa na tym systemie. No właśnie, jakie aplikacje? Jakie aplikacje? Dużo rzeczy. No więc jeśli chodzi o aplikacje, to jak sobie wejdziecie w programy, to zobaczycie w programach różnego rodzaju programy i uwaga, to wszystko co wy widzicie tutaj, to jest tylko to, co ja osobiście stwierdziłem, że byłoby fajne na początek, ponieważ muszę to zmieścić na jednej płycie DVD, no więc objętość jest ograniczona fizycznie rozwijanami krążka i 4,7 GB i ani jednego bajta więcej. Więc wybrałem jakieś tam aplikacje, które stwierdziłem, że są fajne. Tak. Niewiele, naprawdę na tej płycie niewiele się mieści, więc niewiele jest. Tak, wiem, zdaję sobie sprawę, o matko, ile tego jest. Tak, to wszystko jest darmowe, to wszystko jest wolne i otwarte, więc każdy może z tego korzystać. I teraz co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że wy w szkole, wy w domu, wy w pracy, dzieci w domu, możecie korzystać dokładnie z tego samego. Nie ma problemu, że w szkole mamy system X i oprogramowanie Y, w domu dziecko, zrób zadanie domowe. Ale proszę panią, ja nie mam tego. Mam starszą wersję, nie mam wcale, mam nowszą, a pani nie może odczytać tego, co ja robię w domu? To już czytasz mi zdarzało, że mój starszy syn poszedł do szkoły, zaniósł coś i się okazało, że niestety, nijak. No bo on używa LibreOffice'a, a w szkole nie było. I tyle. I był stary Microsoft Office i problem, tak. Chociaż, wejdę w słowo to wiadać, że jest tutaj taka możliwość w LibreOffice, tylko trzeba umiejętnie plik zapisać, żeby to rozszerzenie dobrać i wtedy się otworzy. Tak. Natomiast w drugą stronę z firmy X jest nie różnie. Na przykład OpenOffice bardzo dawno miał możliwość zapisywania PDF-u. A teraz dopiero się pojawił w tej firmie X w oprogramowaniu, prawda? Dopiero tam w 2007 chyba, nie? Ja rozumiem. Że wcześniej tego nie było. Tak, ja słuchajcie, wielokrotnie walczę z tym, że jakby to powiedzieć, na przykład mam taką sytuację. Piszę artykuł do gazety, bo pisuję do różnych gazet i dostaję informację, jak już wyślę ten artykuł, ja oczywiście specjalnie nie używam funkcji zapisz jako, tylko zapisuję jak leci, wysyłam. Na dole w mailu daję stopkę do strony internetowej, skąd można sobie za darmo cały ten pakiet pobrać, zainstalować. I dostaję informację, nie, poprosimy w tamtym formacie. No słuchajcie, ja nie mam, kupcie mi ten program, o ile wam się uda w ogóle go kupić na system Linux, bo go nie ma na Linuxa, więc nie można go tam kupić. Dajcie mi to, ja go wam w tym formacie wyślę. No jak to pan nie ma Linuxów? Nie ma. Niemożliwe. No możliwe. Przykro mi bardzo, nie używam. Jakoś żyję bez tego.
Nie, nie, ja mówię, ale spokojnie możecie sobie pobrać pakiet LibreOffice na Windowsa, uruchomić, obczytać. Nie, nam się nie chce, nie, no, ja muszę tutaj coś robić. Ja mówię, a ja muszę robić. No i zostawiam to tak zawieszone w powietrzu, ponieważ tak długo jak jest to mój biznes, no to niestety muszę to zrobić. A jeśli ja chcę napisać artykuł do gazety i chciałbym, żeby go wydali i wydrukowali, no to ja muszę się jakoś tam uwiąć, tak, dostosować i wówczas używam funkcji zapisz jako, mówię, hej, proszę bardzo. No tak, jak używać? Z tej płyty na pewno. Startuje się z płyty, tak? Tak, i możecie używać. Jest tam również opcja instalacyjna. Jest tam instalacyjna opcja. Jest. Jak to wrócić, żeby na dole te wszystkie? No, a wiem, że teraz wybaczę, bo ja też się w tym pomówiłem. Żeby ściągnąć. Jak musimy wersję, bo wtedy, że jest trochę mniej przed aplikacją, żeby więcej było. Żeby było więcej, to trzeba to zainstalować na dysku twardym. Bo na płycie, jak sama technologia przekazuje, tam nie można nic zainstalować. Ale jeśli już zainstalujecie sobie na dysku twardym, to ja wam pokażę coś takiego właśnie na górze ekranu. Jest coś takiego jak Centrum Oprogramowania Ubuntu. U was też ono się uruchomi. Jak jest nie, nie, z sterownikami? Zaraz, już. Słuchajcie, mamy kwadrat, więc zaraz przejdę do sterowników. Dobrze, zaraz przejdę do sterowników. No więc słuchajcie, spójrzcie na dole, taki niewielki napis. 43 681 elementów. Jakby komuś było mało. Rzeczy, które w większości przypadków są za darmo. Owszem, znajdują się również i płatne, ponieważ coraz więcej firm zaczyna zauważać ten system operacyjny na szczęście i na przykład można kupić sobie całe systemy kadowskie, które są płatne, ale są i całkiem ciekawe kady, które są bezpłatne. Tak, u was może być trochę inaczej, bo to... Tak, u was jest to, ta wersja systemu była przygotowana przeze mnie z jakieś miesiąc temu, więc wówczas tych programów było mniej, ale zauważcie jedną prostą rzecz. Jak dużo przyrasta w jak krótkim czasie. Bo ja tą wersję, to co wy oglądacie, bodaj w październiku albo we wrześniu szykowałem. No to nie jest dwa lata temu. To jest miesiąc, dwa miesiące temu. Na pewno nie wcześniej, bo już po złamaniu nogi, więc po sierpniu. I to tak przyrasta. Tutaj wejdziecie sobie w pierwszą, drugą kategorię, na przykład wejdziemy sobie w inżynierię. O, inżynieria i nauka, tą bardzo lubię tą kategorię. I tutaj mamy astronomia, biologia, chemia, elektronika i tak dalej. Fizyka, tak, możemy, no do fizyki są fajne programy. Tak, do fizyki. Tutaj są różne programy. Praktycznie, co trzeba zrobić, to kliknąć na coś takiego i kliknąć na zainstaluj. To jest wszystko, co trzeba zrobić, żeby... Można to w 100 tysiącach egzemplarzy, w milionie egzemplarzy, ile kto chce. Jest dostępna też na mojej stronie internetowej obraz zawsze w miarę najnowszy. W temacie fizyki. Pokażę jedną ciekawą rzecz. Jest sobie taki program. A za chwilę, bo chciałbym być prosto do kamery. Najpierw pokażę takie urządzenie. To niestety, dla niektórych może być to pokaz handlowy. Firma, która to sprzedaje, na pewno się ucieszy, że pokazuje. A ja pokazuję dlaczego. Dlatego, żeby pokazać wam, że to działa. Dokładnie, bo niestety jest wiele urządzeń, które nie działają, tam już widzicie podłączone. Ja już generalnie rzecz biorąc powinienem móc sobie działać. To jest taki tablecik edukacyjny, fajny zresztą. Dla każdego, tak? Oczywiście. Ciekawa rzecz jest taka, nie kalibruję go. Po prostu od razu ta jego przestrzeń jest przestrzenią ekranu, cokolwiek by się nie wydarzyło. Ty się pytałeś o fizykę.
programy, edukacja. To wszystko, co tutaj widzicie, to są programy edukacyjne. Na płytce, jeśli uruchomicie program edukacja, zobaczycie mniej. No bo tam mi się po prostu nie udało tego wszystkiego wepchnąć, ale ja mam 500 MB dysk twardy, więc mogę używać. No i teraz tutaj mnie interesuje coś takiego, co się nazywa... O, Trafiłem? Trafiłem. Słuchajcie, fizyka. Mamy sobie symulator fizyczny różnych rzeczy i możemy, ja tutaj potrafię zrobić prostą rzecz. Plik. Otwórz ostatni. Wezmę tutorial, nie, wezmę motor. Mam motor. Proszę Was, nie wymagajcie ode mnie dokładnego opisu, co tam jest i dlaczego, bo nie wiem. Mimo, że zdawałem maturę z fizyki, więc powinienem wiedzieć, ale już trochę było to czasu temu. Natomiast robię symuluję. To sobie jest jakaś siła, która tam uderza, jest sprężyna, która to sprężynuje. I w ten sposób możemy pokazywać ciekawe rzeczy. To oprogramowanie jest dostępne tylko i wyłącznie w systemie operacyjnym Linux, z czego się bardzo cieszę. Nie ma go na Windowsy. Jest za darmo dla wszystkich, wolne i otwarte, a więc każdy, kto potrafi, może je nawet polepszyć. Może spowodować, jeśli mamy zdolnych programistów, że zamiast sprężyny silnik krokowy, silnik liniowy i kołowy, będzie tam jeszcze jakiś silnik, albo coś jeszcze. Albo jeszcze coś, albo jeszcze coś i jeszcze coś. I w ten sposób można to rozbudowywać. Jeśli jakiś nauczyciel informatyki nie ma pomysłu, co ze zdolnym uczniem, zrobić, proszę bardzo, to jest napisane w C++, na pewno można to rozbudować. Można takiemu uczniowi pokazać projekt. Są programiści na świecie, którzy nad tym pracują, bo to cały czas jest rozwijane. Jeśli potrzebujecie na przykład się z kimś skontaktować, to robimy sobie o programie STEP. I na pewno autorzy, proszę bardzo, są wyszczególnieni. Tu mamy, myślę, o, no, nie można uruchomić klienta poczty. Okay. Natomiast pod tym się kryje jakiś autor, jakiś adres mailowy. Tłumacze są tutaj, o, Piotr Łukomiak na przykład, myślę, że ów tłumaczył na język polski. I tak to działa, więc jeśli nie macie pomysłu, macie natychmiast pomysł. A kto ty gdzie jest? Myślę, że to jest tak. Jeśli będziemy o programowanie, to tu mamy jakąś stronkę internetową, tylko ja się nie połączę, bo rozłączyło z tej Wi-Fi tutaj. I tam można przynajmniej przeczytać. Myślę, że kod programu fizycznie będzie leżał na jakimś GitHubie i oczywiście będzie dostępny, każdy go może sobie ściągnąć, poprawić. Ja w ten sposób na przykład współpracuję z Akademią Kana i tworzymy tłumaczenia i takie oprogramowanie K-Lite, żeby każda szkoła mogła mieć lokalne repozytorium filmów Akademii Kana. Kto z Was zna Akademię Kana? O, wiesz, tak? Słuchajcie, świetna sprawa. O K-Lite zapewne jeszcze nie słyszeliście, ja Wam chętnie powiem. K-Lite to jest coś takiego, co może spowodować, że szkoła, która ma słabe łącze internetowe, ściąga sobie pliki wideo na ten serwer jeden raz w nocy i uczniowie potem, siedząc w klasach, mogą oglądać te filmiki już lokalnie, nie wykorzystują łącza internetowego. Są offline, tak. To tak pokrótce. Oczywiście tam również nauczyciel widzi, może nie tak postęp idealny jak w Khan Academy pełnej, niemniej jednak są różne ciekawe rzeczy. Idąc dalej, bo jeszcze 5 minut, pokażę Wam jedną prostą rzecz. Niestety, również będzie ona dla fizyki, ale pozwolę się Wam trochę tutaj zrelaksować na ostatnie 5 minut. Pokażę Wam grę. Tutaj gier również jest trochę. Natomiast nas interesuje tak. Nam w tym fizyce.
Słuchajcie, jest sobie taka gra. To fakt, że tak. Że... I w tej grze rysujemy rzeczy, które są w świecie. Jeśli ja tutaj coś narysuję, no to opadnie. A takie bardzo proste. No więc zadaniem jest to, aby czerwone dotknęło do żółtej gwiazdki. No więc narysuję coś nad tym czerwonym, puszczę, to spadnie, to sobie tam uderzy, super. Teraz mam pytanie, mamy ochotnika, kto chce spróbować? Tu jest fizyk, to fizycy najczęściej nie chcą, w ogóle nauczyciele mają jakiś dziwny opór przed graniem w tą grę, ale potrzebuję kogoś, bo ja zrobiłbym to zbyt szybko. Ta jedna plansza i koniec. Słuchajcie, kto zna angielski? Nie ma? Nie, no nie mówcie mi, że żaden z was nie rozumie, co znaczy draw a block. Nie, no, co znaczy draw a block? Nie, narysuj. Tak jest, narysuj block. Tak jest, no proste, prawda? Dobrze, przy odrobinie szczęścia wystarczy na tyle, żeby to się... O, yes. Brawo! Tak jest, słuchajcie. Gra. Moim zdaniem bardzo ciekawa do nauki fizyki, bo wbrew pozorom potrafi nauczyć wielu rzeczy, bo tu się dopiero zaczynają schody. Ktoś ma pomysł, jak to rozwiązać? Muszę robić kilka rzeczy. A, trzeba coś dorysować, więc ja wam pokażę szybko, ponieważ tutaj jedna osoba była chętna poprzednio, teraz będę ja. Robimy taki prosty manewr. Nie pokażę, nie wytłumaczę dokładnie, jak to robię, niemniej jednak rysuję równie pochyłkę. I teraz się stoczy. Tak, za mało? A, nie ma problemu. Tak jest, bomba atomowa będzie większa tym razem. Jak uderzyło, to powinno... O, ciach. I w ten sposób mamy wiele plansz, bo potem są takie ciekawsze i ciekawsze. Moja propozycja zawsze dla nauczycieli fizyki jest taka. Zrobić jedną lekcję, na której, nie wiem, omówimy, powiedzmy, równie pochyłą. A potem powiedzieć dzieciakom, słuchajcie, macie tydzień, za tydzień robimy zawody. Każdy z was będzie próbować na tablicy planszy numer 2, tej pustej. Najszybszy dostanie piątkę. Ale poza tym, że będzie najszybszy, będzie musiał wytłumaczyć jeszcze dlaczego i jak to się dzieje. I dzieciak musi się nauczyć, ma motywację. Jeszcze do tego wszyscy mają fan i zabawę, bo po kwadransie zabawy tym, to wszyscy po prostu buchają ze śmiechu wszędzie. No i tyle. Słuchajcie, ponieważ czas pięknie nam się kończy za minutę, to ja powiem tak. Zapraszam wszystkich do oglądania bloga Superwetków na tej stronce, którą... O, ale tu spróbujemy użyć tego naszego magicznego narzędzia i tu kliknąć. O, jest, proszę bardzo, superwelszy.edu.pl, bo tam znajdziecie również moje artykuły. Ja wpisuję co jakiś czas różne rzeczy. Płytki oczywiście są dla was, żebyście sobie zabrali, zobaczyli, jak to można używać. Cieszę się, że w tej chwili to zobaczyliście, że udało wam się to uruchomić. Mam nadzieję, że zobaczyliście, że to nie gryzie. Że to nie jest coś, co jest, nie wiem, jakimś kosmosem. Bardzo chciałbym was zaprosić na 11 grudnia do Warszawy, do OASIC-u, gdzie prowadzę szkolenia z tego. 16 grudnia bodaj będę w Rybniku. Daleko. W przyszłym roku planuję zahaczyć Częstochowę, bo dostałem kontakt do OASIC-u, do Częstochowy. W Łodzi byłem
3 tygodnie temu w Włodenie. Środa, wtorek. Co dzień tygodnia? Co jest wyszło do tego, do kalendarza? Prawo, tam gdzie jest sobota i godzina. I klik. Lewy. Macie, mógłbyś mi tam z tej nosi kawę, że czerwony przycisk?